Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z gry Car Mechanic Simulator 2015. No i dobra. Mogłem szczerze kliknąć, dano kontynuuj, ale za szybko się ładuje wszystko i tak jest. Mam taki dzień. Dzień nagrywek, więc tego nagrywam dużo. Bo później nie będę miał znowu czasu. Dosłownie nagrywam. To jest czwarty odcinek, ale to jest inne gry. Akurat Szybka Ekipa nagrywałem. Teraz nagram to, ale. No i dobra. Pierwsze zlecenie na dziś. Dobra, więc Shop Ekipa już naciskamy F-ką. Hamulce są kiepskie. A zaczniemy najpierw od czegoś lekkiego na rozgrzewkę. Nie ma co szaleć. Jeżeli hamulce są kiepskie, zerknijmy. Klocki, tarcze, zaciski. No to wiadomo. Klocki, tarcza. Aha, klocki, tarcza i zaciski. To wiadomo, że najpierw trzeba go wysłać na podnośnik. Tarcze, klocki i zaciski. Tarcza, zacisk. I klocki. Z przodu są wentylowane, czyli chodzi o tył pewnie. Tryb diagnozy, to tak, tu mamy czerwono. Zacisk, tarcze i trzeba mieć, myślę, że to będzie o to koło chodzić tylko. Myk, 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 myk. Zobaczmy. Kurde, nie może być, klocek nie może być w tym samym zestawie, nie? Nie, co ja robię, tarcza. Tryb montażu. Nowa tarcza. Nie, to będzie stare. Nowy zacisk. Mamy problem, bo niestety tarcze jeszcze wiedziałem, że to są, że to jest, chodzi chodzi o przód, czy o tył. A co już, kurde, co do klocków, to już jest większy problem, bo tu widać, kurde, ktoś musi dzwonić, dobra, czekajcie. No i dobra, wracam z powrotem, zawsze, dobra, czyli tu wychodzi, że tarcza jest wszystko w porządku, znaczy, kurde, tarcza z klockami, czyli to musimy się przerzucić naprzód. Któreś przednie klocki są do wymiany. O. No, już widzę. Już widzę, widzę, widzę z drugiej strony. No, wszystko rozbieramy szybko. Szkoda czasu. Szkoda czasu. TWR. Dobra, w montażu. Szybko trzeba to zrobić, żeby mi to znikło z... Kurde, żeby znikło mi z podnośnika.
podnośnika bardziej. Znika mi coś z warsztatu raczej, o. Dobra. Szybko, o. Dobra. Lecimy. Bierzemy coś innego. Dajcie. Trzeba wziąć coś innego, bo... oj, co to jest? Malucha nie mogę robić. Rezygnacja. Co tu mamy? O, tego jeszcze nie witaliśmy naszych. Przyjmij zlecenie. Salem Spectrix Fastback. Ohoho. Co my tu mamy? Matko Boska, ile tego tu jest? Dalny remont podwozia, zawsze nie ma luzy, może zrobimy silnik, wydaje dziwne dźwięki. Dźwignia zaworu i pompa wody V8. Dobra. Dźwignia zaworu i pompa wody V8. Dobra, piszemy sobie. V8. Chyba pompa wody, ja? Pompa wody. Tak. Skleroza. Dźwignia zaworów, dobra. Dźwignia zaworów. Dźwignia. Dźwignia zaworów, gdzie to kurde jest? A, tu jest, dobra. No dobra, najpierw zajmiemy się z tym, co mamy pod maską. Otwórz. No dobra, póki mamy to, to rozbierzemy sobie to. Co jeszcze mamy dalej do wymiany? Paliwa. Bomba. Mamy to. Musimy zlokalizować. Aha. Hops. Cekin nowy. Rolka pompy wody, pompa wody. Tak, jest dobrze. Tryb badania, co jeszcze mamy? Coś mi się głupie zdaje, że jak będę się rozbierał cały silnik, to wyjdzie mi z powodem to jeszcze raz rozbierać, ale zaryzykuję. Ryzyko może się popłacić. Może się popłaci to ryzyko, że chyba się każdy musiał rozebrać wszystko, to ciul pójdzie. Dobra. Tryb badania, co tu jeszcze mamy? Dobra. Dźwignia zaworu. O, jest dźwignia zaworu. Kurde, gdzie to będzie w tym miejscu? W środku wiem. Się dostać do zaworów, no moment. No ja nie wierzę, że trafiłem od razu. No kurde, na dzień dobry trafić. Miałem pół na pół szansę, że trafię. Odpowiednią pokrywę ściągnę. No i dobra, to tą część mamy za sobą. Myk, ptaszek. Filtry. Oleju, paliwa, powietrza. Dobra. Czekaj, ale oleju to był normalny?
Oleju V8. Oleju, oleju V8. Stosuj filtr powietrza, bagażniki, filtr paliwa. No i tryb montażu. Dobra. Filtr paliwa, hops. I ten nieszczęsny filtr oleju, czyli ten tryb do montażu. O Boże, ta kamera to jest... Moment, moment. Jeszcze raz, musimy wejść. Spodu na podnośnika, no dobra, czyli już lecimy na podnośnik. Jak do góry. Olej, 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 olej. Czyli lista filtrów można odhaczyć. Myk, myk, myk. Zrób kapitania remont podwoja. Dolne ramię wahacza, mała tuleja gumowa, ryszard piórowy i sprężyna przednia. To widzę tak. Dobra. I mamy trochę rozbiórki. Co trzyma? Czyli to trzyma. Dobra. Drążek stabilatora. Tak. MacPherson. Widzimy, to idzie ściany bez problemu. No i dobra. Jeszcze dalej, no, widzimy, że to już jest temat. To już trzeba koło ściągać. Z dwóch stron będziemy ściągać koło znowu. Myk. Myk. Hops. Stąd za to sprężynę do wymiany. No jeszcze pokaż, pokaż się. Dobra. Tak. I tak. To tu jeszcze coś jest stąd? Nie, stąd już nic nie ma. Dobra. Czyli mamy zakupy trochę duże. Czyli musimy tak. Ramię wahacza dolna, tuleja gumowa, resor piórowy i sprężyna. Czyli sprężyn... A, i to przekładnie jest. A, czyli przekładnie musimy jeszcze zainwestować. Sprężyna... Dłużenia biegania, to jest jakieś dziwne trochę. Podwoź. Dolne ramię wahacza. Sztuka jedna. Dalej. Mała tuleja gumowa. Tak. Chyba, że popatrzyłem, nie miałby tuleja gumowa. Sprężyna przednia. Przekładnia. Tutaj nie będzie na przekładni kierowniczej. Ale nie wiem, to też po prostu tak grosze kosztuje, ale... Wróć chyba przekładnia chyba, ja? Nie. Przekładnia. Jest. Kurde, to najdroższy element. No dobra, tryb montaż. Okej.
Mam badania, montaże, to jest. Dobra. Ops. 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 Kręcamy. Tak. Ops, szybko, 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 bo to szkoda czasu. A tu wstawimy to, co było. Dobra, dosyć powiem, poszło szybko. Ile 11 minut. Denerwuję, że to... Tryb montażu. Sprężyna, no. No, no, no. Co jest? To za uparte śruby. Dobra. Myk, myk. I tu, dobra. I to będzie... Tył widzę, że będzie, ja? Resor piórowy, mała tule, gumowa. To jest chyba wszystko na tył. Widzimy, gdzie ta tuleja może być mała. A, widzę, że to wszystko z tyłu jest. Badania. Resor. Chodziło nie przekołać ciągle. A, tu jest. I to jest ta nasza mała tuleja gumowa. A, jest system tak samo jest. Teraz co tu jeszcze z tej strony? Aha, tu jest tylko ta. Jezu, przejdź na tą stronę, to zam. Stąd będzie wszystko. Czyli potrzebujemy teraz tak. Mała tuleja, mamy kupioną. Resor piórowy trzeba kupić. Obejma resora i podstawa. Dwie podstawy, jo? Resor, dobra. Tuleja jest. Resor, 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 resor. Resor. To ma być dwie sztuki. Resor piórowy jedna. Obejma, nie pamiętam, to jest też tanie to. Zerknijmy, co też miało być. Resor jest, tuleja jest kupiona. Obejma jest, podstawy są dwie. Aha, no dobra, no to kupiliśmy. Tryb montaż. Stary, nowa podstawa, nowa tuleja, dobra, jest cały zestaw nowy to.
chociaż ładnie wyglądało. No i dobra, zerknijmy. I mamy wszystko. Ptaszek, znaczy gwiazdeczki, to bardziej nie ptaszki, ale... Ops. I tylko 2600 zapłacone. Ile mam czas? 16 minut. No to jeszcze... Możemy zrobić, co tu mamy? O nie, ten tu mają kurwa dużo. Z tych to rezygnujemy, tak nie mamy punktów, żeby... Mało doświadczenia raczej mamy. Coś puka pod maską, słyszę hałas. No sorry, nie dam zrobić tego. Dobra, wiedziemy to. Czekaj, co za samochód też będę spłacony. Coś puka pod maską. Korektor wydechowy i tłumik końcowy R4. Korektor i tłumik końcowy R4. Tłumik końcowy. To coś się nikomu dzieje. Korektor. A ten temat mamy załatwiony. Ktoś stuka pod maską. F1 prosimy. Szukaj. To nic mi nie dało, proszę państwa. No dobra, no, zapisajmy się to, co mam tu na wierzchu. O kurde, śrubek więcej nie szło. Dobra, syryp montażu. O, jaka funfelnówka, to wygląda pięknie. Kurde, chyba mi wróciła. Słonka. No i dobra, co dalej jest jeszcze? Końcówka wydechowa. Coś stuka pod maską. Co to kurde może być? Można zbadać przez ścieżkę diagnostyczną. A, czyli się musimy wyruszyć na jazdę testową, dobra. Nie tu. Czyli jednak dłuższa jazda. Czyli nas czeka dłuższa zabawa z tym samochodem jednak, niż myślałem. I kurde, w gardle zaschło. O, to będzie lepiej. Kurde. No dobra. A przecież skrzynia biegów z automaty, muszę się.
kurwa! Powiedz mi, test dla mnie hamowania nie przeszedł, ale... Ależ mówi trudno. Też nie było z punktu, od którego punktu zacząć hamować. Zobaczymy, co nam wyjdą te testy. Dum 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 dum. No dobra, co nam z tego wyszło? No i co? Wyszło? Nie znaleziono części. Coś stuka pod maską. Co to kurde może stukać pod tą maską jeszcze? Skaner OBS przecież wszystko pokazywał dobrze. Don. No nie, to nic mi nie daje. Dobra, nie ma co się bawić z nim. Dawaj go na podnośnik. Kurde, zabrał ile czasu zabrał. Kurde, myślałem, że będzie dosyć łatwe. O, dobra, mamy. Jak to? Jo, tłumic dłużny. Jezu. Czyli kupiłem zły, co za pech. Jestem w plecy. No i dobra, jeden temat załatwiony. Zobaczmy, co tu może stukać. Pod maską, mówi. Ja póki pamiętam. Coś mu kurde stuka. No nie wiem. Jestem w kropce.
Co może stukać pod maską? Ktoś puka pod maską. Kurde. Chodź na dół. Górne Łużycko. Że maska jest zepsuta. Ja rozbierzemy na czynniki pierwsze. Co tu może stukać pod maską? No dobra, nie trzeba to zamontować z powrotem. Jeżeli dosyć wszystko jest, nic czerwonego nie ma. Co to może przyczyną być? A, może alternator? No dobra. Szarpnę się i go ściągnę. Ale szczerze, nie wyglądają tak źle, nic nie zardzewiałe. No z głupoty ścianę osłonę jeszcze. Czyli to szybko idzie. Nie. Czekam na nie z powrotem. Kurde. Śrubka, patrz. Już mam 30 minut, cholera, znowu. Ha, Jezuniu. Może jakaś głupia tuleja jest. O, ale nic niby tu kolej wychodziły.
Które jestem sprawdzone. Nie wiem. Idzie to olać? Czy ja będę co zakończyć niewykonane zlecenie? Jeszcze chwilę, mam ile? Jeszcze 2 minuty. Jeśli w przeciągu tych 2 minut nic nie zrobię, to kończymy. Oddaj mu to i niech ktoś inny się buja tym. Właśnie, żeby to mi się nie zaświeci w ogóle. Musiał szukać taki, ten sposób, o. Nie, jesteś przodkiem brązowego. Kurde, tu nic nie ma. Coś stuka pod maską. No nie mam ścieżki diagnostycznej, więc lipa. No dobra, ciul. Zobaczymy, czy dostaniemy jakąś kasę, dostaniemy, czy nic nie dostaniemy. No dostałem 357. Niech idzie w pizdu. Nie wiem. Samownia, co tu mamy? O. Musisz mieć co najmniej 15 tysięcy, by wykupić. No i dobra, tym faktem skończymy. Trochę niedokonanym, ale... No tak, zapraszam na kolejny odcinek. No. Pozdrawiam, Redox. Cześć.